Dzisiaj, jak widzicie, troszeczkę inne ustawienie, a to dlatego, że dzisiaj pokażę Wam coś na moim wieszaku. Coś w tym stylu, jeszcze nie wiem, jak ten film nazwę, ale bardzo często, kiedy nagrywam właśnie filmy i widać ten wieszak z tyłu, pytacie się mnie, skąd mam to, skąd mam to, i prosicie mnie, żebym właśnie nagrała taki film, gdzie pokażę, w którym pokażę Wam właśnie, co mam na tym wieszaku i jaką strategię przyjmuję, wieszając tutaj dane rzeczy. No i właśnie ostatnio zapytałam się Was na Instagramie, czy chcecie taki film zobaczyć, i napisałyście, że tak, dlatego oto jestem i to zaczynamy. Może najpierw zacznę od rzeczy, skąd co mam, jeżeli chodzi o wieszak i o wieszaki. Więc wieszak jest z Ikei i mam go już rok. On jest bardzo tani, bo on chyba kosztuje około 40 zł, a jest naprawdę bardzo wytrzymały i w ogóle bardzo podoba mi się po prostu, jak on wygląda. Wcześniej, jeżeli oglądaliście mnie na przykład jeszcze jak mieszkałam w innym mieszkaniu we Wrocławiu już, to z tyłu miałam takie wieszaki metalowo-czarne i one były okropne jakoś, one bardzo szybko się rozwalały, a były dużo droższe właśnie od tego. Dlatego jeżeli szukacie jakiegoś takiego fajnego wieszaka, to zdecydowanie polecam Wam ten. A jeżeli chodzi o wieszaki, to też są z Ikei. Wcześniej miałam takie czarne, ale stwierdziłam, że chciałabym, żeby to wszystko było białe. Dlatego właśnie kupiłam sobie te białe wieszaki. One nie są aż takie drogie. Może to nie jest najtańsza rzecz na świecie, ale nie jest tak źle. I teraz rzeczy, dlaczego to tak tu wygląda. W ostatnim czasie, jak Wam mówiłam, bardzo lubię ubierać się na czarno, szaro-biało, dlatego tutaj też jest tak, jak tutaj możecie zobaczyć. Na przykład gdybym chciała tutaj rzecz kolorowe dać, no to nie mam ich za wiele, dlatego miałoby się to z celem. A że właśnie najwięcej rzeczy mam czarnych, szarych i białych, no to właśnie tak postanowiłam tu pogrupować. Ale i tak tutaj są rzeczy, które lubię najbardziej, w których chodzę najczęściej, które chciałabym Wam pokazać, albo które ostatnio kupiłam i wiem, że chcę je nosić teraz jak najczęściej. Bo mam na przykład takie rzeczy, nie wiem, jak na przykład tą spódnicę, którą noszę bardzo rzadko i w życiu nie pomyślałabym, żeby ją dać tutaj, tylko właśnie ona wisi w innej szafie i po prostu rzadko w niej chodzę, ale dzisiaj pomyślałam, że ją ubiorę. Dobra, ale to nie jest ważne. Tutaj jeszcze zawsze trzymam torebkę, bo nie mam już miejsc, gdzie trzymać torebki, dlatego jedna tutaj jest. I na dole też, jak mogliście zobaczyć na tym zdjęciu z Instagrama, trzymam tutaj hantery, ponieważ mam bardzo mały przedpokój i tam bardzo mało rzeczy się mieści i tam jeszcze trzymamy z Alanem torbę na siłowni, więc nie mamy już miejsca na buty, to znaczy właśnie na tą parę, bo więcej reszta butów się mieści, dlatego one sobie tutaj stoją. I jeszcze, jeżeli na przykład coś kupię, a nie do końca jestem przekonana do tych rzeczy, to jeszcze w reklamówkach kładę sobie tutaj na dole i wtedy cały czas je widzę i myślę nad nimi, czy je wziąć, czy nie wziąć, czy je oddać. I też je Wam pokażę na końcu, bo mam tutaj dwie rzeczy. No i co, zaczynamy. Oczywiście najpierw torebka i to jest torebka z Aldo, która wygląda tak, to jest jedna z moich ulubionych torebek, ale teraz rzadko ją noszę, bo... No bo nie wiem w sumie czemu. Nie wiem dlaczego. No ale ostatnio dawno jej nie miałam, więc muszę odkurzyć ją. I to jest właśnie torba z Aldo. No i teraz jak możecie zobaczyć, to nie jest do końca przypadkowe, że tu mam trzy rzeczy czarne i trzy rzeczy białe, dlatego że po prostu tak mi się po prostu podoba. I zaczynamy może najpierw od tych czarnych rzeczy. To jest moja ulubiona bluzka i po prostu to jest najlepsza bluzka na świecie. Ona jest z Orsaya i ma już około 3-4 lat. I naprawdę jest to moja ulubiona bluzka, nic się z nią nie dzieje. I ona jest z Orsaya, nie wiem czy powiedziałam. Więc też bardzo często się o nią pytać, niestety już jej nie ma, no bo była już bardzo dawno temu, ale naprawdę jest to jedna z moich ulubionych bluzek. Dalej to jest koszula, o którą też często pytacie, kiedy mam ją na sobie. To jest akurat koszula z Shinsight i miałam ją chyba w zakupach ubraniowych w tym ostatnim filmie. No i to jest właśnie ta koszula. Ona też jest bardzo fajna, też lubię w niej chodzić, ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy mam rozpuszczone włosy, dlatego że ona ma tutaj, jak widzicie, stójkę, a nie zwykły kołnierz. A nie podoba mi się, jak wyglądam w stójkach, dlatego kiedy mam włosy rozpuszczone, no to tej stójki nie widać i wtedy mogę w niej chodzić. Tutaj jest jedyny podwójny tak jakby wieszak, czyli mam dwie rzeczy. I tu mam właśnie bluzkę biało-czarną z H&M-u. Zastanawiałam się, czy jej nie oddać, bo rzadko w niej chodzę, ale znowu z drugiej strony bardzo mi się podoba. Tylko właśnie rzadko w niej chodzę, bo ona jest obcisła. Ja raczej rzadko chodzę w obcisłych rzeczach, bo no nie czuję się z tym komfortowo. Dlatego jak zresztą będziecie mogły zobaczyć, wszystkie rzeczy są luźne.
No i tutaj mam jeszcze sweter, jest to sweter Stiffy, jest to mój najbardziej ulubiony sweter, taki a la cardigan. Jest bardzo lekki, cienki, 3/4. No i po prostu taki fajny, luźny, bardzo go lubię. On nie nadaje się prawda na tą porę roku, ale tak go lubię, że sobie go tutaj po prostu wyjęłam. No i właśnie on sobie tutaj wisi. I teraz przechodzimy do czarno-białej rzeczy jednej. To jest też moja bardzo ulubiona bluzka z H&M-u. Też ona jest bardzo lekka, bardzo wygodna. I jak możecie zobaczyć, ona tutaj z tyłu ma dekolt w serek. I ta tu się właśnie powinna nosić z tyłu, ale ja sobie czasami przekładam, czyli z przodu mam ten dekolt w serek, a z tyłu mam normalne takie plecy. I ona też jest, ona też opada na jedno ramię, co ja bardzo lubię. Dlatego właśnie tą bluzkę też tutaj mam. Dalej to jest bluzka z F&F. Jak widzicie, jeszcze nawet mam metkę, więc to jest stosunkowo nowa rzecz, chociaż już Wam ją pokazywałam w zakupach. Ale jeszcze właśnie nie miałam okazji jej ubrać. No ale to jest taka zwykła po prostu bluzka szara, nic specjalnego, ale ja właśnie takie rzeczy lubię. I teraz kolejna moja ulubiona rzecz, to jest ten sweter, o którym już Wam mówiłam milion razy. Jest to sweter z H&M-u. I pytacie się mnie, prosiłyście, żebym Wam dała linka ze sklepu z H&M-owego, tego online, ale niestety nie ma tego swetra w tym online, dlatego jeżeli jeszcze jesteście zainteresowane, to sprawdźcie w, to jest ten dział Divided i może jeszcze będzie, chociaż teraz już nie wiem, bo już ją trochę dawno kupowałam, ale jak ostatnio Wam ją pokazywałam, to jeszcze ją widziałam w sklepie. I tutaj w sumie jest kolejna rzecz, o tą bluzkę jedna z Was pytała na Instagramie. I to jest bluzka z Choice. I w sumie wiecie co, ona mi się podoba, ale jakoś jeszcze nigdy, nie, w sumie raz ją miałam na sobie w poście na blogu, ale tak to jeszcze jej nie ubrałam, ale ona po prostu mi tutaj pasuje i no i dlatego ona tutaj jest. Ale jest taka fajna, luźna na co dzień. Teraz nowość w właśnie mojej szafie i to jest tunika, którą już Wam pokazywałam na Instagramie. I ona mi się bardzo podoba. A o dziwo Wam kompletnie nie, bo chyba na 114 komentarzy może z 5 było, że tak. Dlatego, no nie wiem, jeszcze się zastanawiam. Ona jest ze Stradivariusa. Kosztowała 140 zł, ale ja miałam zniżkę minus 25%. No i ją wzięłam. Jak widzicie, jeszcze jest metka, więc ja jeszcze dalej się zastanawiam. Paragon mam, no ale zobaczymy, ona właśnie jest. To, co jest w niej fajne, to właśnie ta koszula na dole, która Wam się nie podoba, ale mi się ona bardzo podoba. I podoba mi się to też, że ona jest właśnie długa, więc dla mnie to jest taka sukienka. I jest po prostu luźna, wygodna, a to jest najważniejsze, tym bardziej teraz zimą, bo chcemy czuć się wygodnie i właśnie w tej sukience tak się czuję. No ale jeszcze zobaczymy, właśnie nie miałam jej jeszcze na zewnątrz, bo jak się zastanawiam, ale zdjęcia zrobiłam, bo po prostu chciałam znać Waszą opinię. Ok, dalej. To jest bluzka z Sheinside, ale tak naprawdę oryginalnie jest to bluzka z Zary, ponieważ mam dokładnie taką samą z Zary w kolorze niebieskim. No a kiedy zobaczyłam, że jest ta koszula na Sheinside, no to stwierdziłam, ok, zobaczymy, czy jest taka sama. No i zamówiłam i jest dokładnie taka sama, ma taki sam materiał i po prostu jest identyczna i właśnie ta niebieska to była jedna z moich ulubionych koszul, dlatego stwierdziłam, że chciałabym mieć jeszcze w kolorze białym. Ja w koszulach raczej rzadko chodzę, ale kiedyś na pewno mi się przyda, już miałam ją też nieraz i też jest bardzo wygodna i dobrze się w niej czuję. Koszula, którą bardzo często pytacie, to jest taka bardzo boyfriendowa biała koszula, bardzo boyfriendowa. Chodziło mi bardzo luźna boyfriendowa koszula biała, też to jest. Ona jest świetna i to jest moja ulubiona biała koszula, ale jest jeden problem, jak możecie zobaczyć, ona jest cały czas wygnieciona. Ja ją mogę prasować 10 tysięcy razy i ona i tak będzie wygnieciona. Dlatego szukam takiej właśnie boyfriendowej, oversize'owej, białej koszuli z takiego luźnego materiału i takiego miłego, nie z sztywnego. I jeżeli na przykład widziałyście gdzieś taką koszulę, to koniecznie piszcie w komentarzach, bo chciałabym sobie taką kupić, bo ta jest super, tylko że co z tego, że ja ją wyprasuję, jak wyjdę i za 5 minut już będzie pognieciona, no i nie będę wyglądała najlepiej. Dlatego właśnie szukam jakiejś takiej koszuli, żeby jednak wyglądać w niej dobrze. I już ostatnia koszula to jest koszula z Sheinside. Ona jest Sheinside. I to jest już dosyć stara koszula, mam ją już 2-3 lata. To znaczy, kupiłam ją wtedy, kiedy Sheinside otworzono w Renomie.
I ona jest po prostu zwykła proza, te gwiazdki mi trochę przeszkadzają, nie podoba mi się to do końca. Kiedyś mi się podobało, teraz już nie. Ona tutaj też na końcu ma takie dłuższy materiał, żeby móc związać tutaj w talii. No jest spoko, też trochę się gniecie i ma bardzo sztuczny materiał, więc latem nie sprawdziła się dobrze, ale poza tym ją lubię. No i właśnie tutaj na dole mam huntery, które trzymam tutaj cały czas i możecie je zobaczyć i na filmach, i w różnych zdjęciach, kiedy Wam pokazuję ten wieszak. I teraz Wam pokażę właśnie rzeczy, które mam na dole. Ja wiem, że to nie chcę tutaj robić teraz zakupów, tylko szybko chciałam wam pokazać, że właśnie niektóre rzeczy też trzymam tutaj na dole. I pierwsza rzecz to jest rzecz z Kubusa i kupiłam sobie szalik. Pytałam sobie was jakiś czas temu, gdzie mogę znaleźć taki duży, gruby szalik. No i tam powiedziałyście mi parę sklepów i znalazłam w Zarze, ale on był niestety strasznie drogi, bo kosztował 90 zł. I znalazłam taki w Kubusie. Może to nie jest w 100% idealny taki szalik, jaki chciałam mieć, ale musiałam sobie kupić już nowy, ponieważ mam ten stary, taki komin z Primarka. W ogóle to nie jest mój, tylko Alana, ale mu zabrałam. I on już jest strasznie powyciągany i no nie wygląda już najlepiej. Dlatego stwierdziłam, że muszę mieć jeden czarny szalik, a więcej nie mam. No i kupiłam w Kubusie. On normalnie kosztuje 80 zł, ale w weekend były takie big sale day. Ta promocja jest co jakiś czas i zazwyczaj było wszystko minus 30%, ale jeżeli było się zapisanym do newslettera, to dostawaliście informację, że na jedną rzecz macie minus 50%. To ja właśnie postanowiłam kupić ten szalik. Za 40 zł to wydaje mi się, że to jest spoko cena jak na taki dosyć duży i gruby szalik. Dlatego właśnie kupiłam go. Więc jeżeli jesteście zainteresowani takimi newsletterami, to zapiszcie się do Kubusa, bo on daje nawet spoko właśnie te promocje, informacje i to wszystko. No i druga rzecz to jest kurtka zimowa ze Stradivariusa. Jeżeli pamiętacie, ja mam swoją kurtkę zimową, która ma już 4 albo 5 lat. Chyba 4 albo 5, nie pamiętam. Ale kupiłam ją właśnie też w Stradivariusie. I to jest najlepsza kurtka, jaką miałam w życiu. Po prostu nie mam lepszej, nie miałam nigdy lepszej. Ale ona no z racji tego, że ma te 4-5 lat, te pióra z tego płaszcza już zaczynają po prostu wychodzić. One wychodziły przez cały czas, ale teraz już tak bardzo, bardzo mocno. No i zamek się zepsuł. No i ona, no już widać, że ona jest po prostu znoszona, bo nosiłam ją przez całą zimę, przez wszystkie zimy i nie miałam żadnej zastępczej kurtki. No i stwierdziłam, że wypadałoby w końcu kupić jakąś nową. Ale jak weszłam w ogóle po tych sklepach, to po prostu no nigdzie nie ma żadnych ciepłych kurtek i byłam przerażona tym. No ale weszłam sobie do Stradivariusa i znalazłam bardzo podobną kurtkę do tej mojej, tylko że ona ma tam więcej zamków złotych itd., itd. Moja była cała czarna, zamek nie ma nawet czarny. Ta już ma elementy złote, może Wam szybko pokażę. Ona właśnie wygląda tak, jak widzicie, ma fajny kaptur. I to, co właśnie mi się w niej podoba, to, że ona jest tutaj lekko taliowana, tak samo jak ta moja stara. I po prostu nie czuję się jak taki bałwanek w tym płaszczu. I on jest naprawdę ciepły, więc jeżeli szukacie takich płaszczy ciepłych, to zajrzyjcie sobie do Stradivariusa. Ja go kupiłam o 100 zł taniej, ponieważ była ta zniżka z okazji Black Friday. I wtedy właśnie go kupiłam. To znaczy, może nie ja go kupiłam, bo akurat tą kurtkę kupiła mi mama z okazji urodzin, które mam już zaraz, bo mam 13 grudnia i bardzo się cieszę, bo ja lubię mieć urodziny. I właśnie dostałam tą kurtkę w ramach prezentu, więc mamusi dziękuję. No i co, to wszystko, już nic więcej tutaj nie trzymam. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Jeżeli tak, to może chciałybyście taki film sezonowo oglądać, na przykład jakbym zmieniała sobie na wiosnę czy na lato i coś tu będę właśnie zmieniała, to może chcecie coś takiego oglądać. Jeżeli tak, to piszcie mi w komentarzach i klikajcie kciuki w górę, żebym wiedziała. A teraz co? Do zobaczenia!